To są na pewno najważniejsze lata w moim życiu. Kiedy stoję na mszy papieskiej i słyszę słowa: niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Kiedy aresztowano członków koru w 1977 roku, myśmy rozwinęli takie transparenty Uwolnić Kor. I cudem w polskiej historii był Ruch Solidarności. Do użytku wewnątrz związkowego. Redakcja programów dla radiowęzłów NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze przedstawia. Przestańcie stale nas przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na nasze zmęczone twarze, szare i zmięte jak nasze życie. Przestańcie do nas apelować o godność i dyscyplinę pracy. Wreszcie zacznijcie się zastanawiać, gdy do nas wołacie, drodzy rodacy. Strajk. Stocznia Gdańska imienia Włodzimierza Lenina, 14 sierpnia 1980 roku. Rano. Brama numer 2. Już szedł ten cały z K5, to jakieś kilkaset osób. Wiedziałem, że to już jest strajk, bo nieśli transparenty. Dwa takie. To były 3 postulaty na nich napisane. Żądamy przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. 1000 zł podwyżki i dodatek do rozliczniany. Tu niezależny serwis informacyjny Solidarności. Poniedziałek, 31 sierpnia 1981 roku, wydanie 93. Nikomu nie trzeba mówić, w jakiej sytuacji znajduje się nasz kraj i że Solidarność jest praktycznie jedyną siłą, która może przeprowadzić w Polsce zmiany na lepsze. Właśnie dlatego nasza 10-milionowa organizacja powinna przygotować się do krajowego zjazdu jak najstaranniej. Wszedłem w ten 80. rok, będąc już uczestnikiem działań Polskiego Porozumienia Niepodległościowego założonego przez Zdzisława Najdera, i kiedy wróciłem w 79 roku do Polski z Francji już jako Maciej Poleski, który opublikował Wolność w obozie i Obóz i świat, byłem już politycznie dojrzałym człowiekiem. Tu Radio Solidarność. Nadajemy serwis informacyjny. Poniedziałek, 23 listopada 1981 roku. Wydanie 139. 18 listopada Lech Wałęsa wystosował apel do ludzi pracy i do Związków Zawodowych Europy Zachodniej. Zwracamy się do Was, do ludzi pracy i do związków zawodowych z apelem. Wystąpcie do Waszych rządów z inicjatywą nadzwyczajnej, natychmiastowej pomocy żywnościowej dla Polski w okresie najbliższych 5 miesięcy. Weszliśmy potem w stan wojenny. Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nie, stan wojenny został na przyjęciu uznanej bardzo artystki fotografii, która robiła taki fotodziennik, Ani Bogdziewicz i jej chyba ówczesnego narzeczonego, którego znałem z harcerstwa, Janusza Lipińskiego. I było to przyjęcie w mieszkaniu, które wynajmowali nad Michałem Komarem. I to było tej krytycznej nocy i nagle wyłączono telefony. Wyglądało na to, że Komara stamtąd wyprowadzono. Także ja jeszcze oglądałem ten czołg i koksowniki pod kinem Moskwa i był na tym przyjęciu Chris Nidenthal, który zrobił to słynne zdjęcie. Pamiętam, że jeździliśmy w nocy taksówką po Warszawie. Rano widziałem już kordon wokół regionu Mazowsza na Mokotowskiej. A z moją współtowarzyszką różnych działań w podziemiu i nawet szefową Ewą Kulik spotkaliśmy się, uciekając przed zagonami ZOMO
ponieważ obydwoje pojawiliśmy się w Hucie Warszawa, patrząc, czy tam będzie strajk, czy nie. Ale był to już prawie koniec tego zrywu i myśmy przez jakieś bocznice kolejowe od tyłu wyszli z Huty Warszawa i w ten sposób umówiliśmy się na kontakt później. Znowu nie wrócimy na czas jakiś do mieszkania. Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za 3 dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół. Puste okna naszych mieszkań, tajne bramie, Fiat przed bramą. Za 3 dni zabiją ludzi, tak po prostu przed kopalnią. Mundurowa kukła powie, że zginęli znowu ludzie. Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? O tym, że zabili ludzi, znowu będą mówić grudzień. Szkoda, że się znowu skończy, tak jak w wierszu przyjaciela. Szkoda, widać, tak być musi, krew w ubrania ludzi wsiąknie. Czy te same znów napisy na papierze i kamieniu? Czy znów musi ktoś umierać, by kto inny żyć mógł godnie? Czy znów ludzie będą patrzeć w szklany ekran szklanym wzrokiem? Szkoda, że się tak skończyło, przecież mogło być inaczej. Czy powieszą na latarniach, czy potrafią wam wybaczyć, czy po prostu w szklany ekran szklanym wzrokiem będą patrzeć? Pierwszy raz właściwie mnie złapali, nie wiedząc, że jestem Maciejem Poleskim, w 1983 roku. U mojego kolegi ze studiów, Wojtka Złotowskiego, był punkt składu. Składaliśmy Kłopoty z Polską Leszka Kołakowskiego. Miałem ze sobą blachy, kiedy mnie zatrzymano, miałem ze sobą blachy kazań wojennych księdza Popiełuszki i w pewnym momencie się zerwałem bez większej nadziei, że im ucieknę. Zdołem je wrzucić w krzaki, uciekając. Także kiedy mnie złapali, to już byłem bez żadnych, mówiąc po złodziejsku, fantów w ręku. I wtedy przesiedziałem 3 miesiące chyba, bo była amnestia. Pamiętam, że wtedy załapałem się na pierwszą w życiu głodówkę 9-dniową przy okazji pierwszej pielgrzymki po stanie wojennym papieża do Polski, ponieważ nie dawano nam jej oglądać i prowadziliśmy głodówkę w tej sprawie 9 dni. A pierwszy 48 godzin i pierwszy tydzień najgorszy. To mówię jako doświadczony głodomór. Listy więzienne Czesława Bieleckiego do synów 10-letniego Kubusia i 7-letniego Maksika. Kochani moi synkowie, Mokotów, 17 lipca 1983 roku. Kochani chłopcy, wędruję z celi do celi. Codziennie robię gimnastykę, pompki, podnoszenie wiadra z wodą, przysiady. Nie mogę przecież sflaczeć, tak jak dziurawy balonik, który pękł prosiaczkowi, jak biegł z nim na urodziny Kłapouchego. Nie mogę być jak wyciągnięta guma od majtek, gdy wybierzemy się łódką na kolejne jezioro, by rozpalić ognisko na kolejnej wyspie. Pamiętacie ten straszny deszcz, który nas złapał na Wigrach? Bo ja pamiętam wszystko. Nie martwcie się. Wszystkie te dobre chwile wrócą. Życie jest krótkie, ale nie aż tak, żebyśmy nie zdążyli razem powędrować przez Polskę. Dorośli tylko dlatego przypominają sobie wciąż, że życie jest krótkie, żeby już dzieci szanowały czas i uczyły się go cenić. Całuję was bardzo, bardzo mocno. Wasz tatuś Sławek. To jest zbrodnienie. Używane było u mnie w rodzinie w stosunku do mnie. A za drugim razem, licząc nie zatrzymania od siatki, to zdarzyło się w kwietniu 1985 roku, kiedy taki kurier ze Szwajcarii przywiózł nam jakiś sprzęt. To był przyjaciel mojej żony, Cliff Lercher, i on wykonał jakąś trasę Poznań, Warszawa, i tam w Poznaniu złapał ogon policji i nam ten ogon przywiózł i nas aresztowano na Targówku w mieszkaniu Hani i Jacka Dąbrowskich, którzy oczywiście wiedzieli, że my knujemy, tylko no, udawali, że nie wiedzą, także to kosztowało Jacka Dąbrowskiego 48 godzin. I wtedy rzeczywiście już nas wzięli na dłużej, bo na 17 miesięcy. Jak to się mówiło wtedy w slangu konspiry, byłem w pełnym zanurzeniu.
chodziłem w peruce, no ukrywałem się. To po to, żeby funkcjonować normalnie, móc się spotykać ze swoimi dziećmi, mieć jakieś normalne relacje z ludźmi. To po to, żeby przetrwać, trzeba było mieć 20-30 przyjaciół, całą organizację, jeżeli się jeszcze działało. No po to, żeby być zdradzonym, wystarczył jeden podły człowiek. Listy do żony Marysi Twardowskiej, Mokotów, 26 maja 1985 roku. Kochanie, swoją pierwszą i jedyną dotychczas kartką sprawiłaś mi wielką radość. Tutaj drobiazgi mają moc przywoływania wspomnień. Mówiąc językiem malarskim, bliskie plany pozwalają zarysować dalekie, pełniej niż na wolności. Za angielski wziąłem się bardzo serio. Jeden z notatników przeznaczyłem na Mokotów Prison English Dictionary by Czesław Bielecki. Twój Sławek. PS. Dziś rano słyszałem kukułkę. Ty też? Warszawa, Mokotów. 19 maja, niedziela. Kochanie, nie darmo jesteś kobietą mojego życia. Zawsze chciałaś dostawać ode mnie listy, a nie było okazji. Co za szczęśliwy los. Problem sam się rozwiązał. Będę pisał raz na tydzień, ale krótko, by nie przeciążać cenzury. Znasz moją wydolność epistolarną. Całuję cię czule. Twój Sławek. Mokotów, 14 lipca 1985 roku, list 14. Kochanie, niechciani i nieproszeni czytelnicy mogą sobie oczywiście zadać pytanie, dlaczego piszę do ciebie tak często i tak dużo. Trawestując Konrada, mógłby odpowiedzieć, że choć historia świata dałaby się streścić w jednym niezmiennie przejmującym zdaniu – urodzili się, cierpieli, umarli. Nie jestem w stanie zdobyć się na taki obiektywizm w tych doprawdy nie tak często wysyłanych i doprawdy nie tak często otrzymywanych przez ciebie listach mężczyzny do kobiety, czy jak kto woli podejrzanego do podejrzanej. 5 października 1985 roku, list 27. Kochani Kubusiu i Maksiku, niedługo minie pół roku, odkąd się nie widzimy. Ostatnio nie dostałem od was żadnych nowin, natomiast prokurator przysłał mi pismo z informacją o zatrzymaniu kolejnych moich listów, tym razem 5. Jeden z nich z kolejnym numerem 24 był adresowany do was. Ha, trudno, jakoś to zniesiemy. PS. O amnestii nie piszę, bo to tylko plany, na które nie mam tu żadnego wpływu. Trzymają, to trzymają. Puszczą, to puszczą. Ważne, żeby czasu nie marnować. Audycja Radia Wolna Europa. List otwarty grupy francuskich wydawców w obronie Czesława Bieleckiego, którego uwięzienie i wytrwała głodówka wzbudzają duże poruszenie w samej Polsce i za granicą. 13 kwietnia 1985 roku został aresztowany przez polską policję polityczną i bestialsko pobity nasz polski kolega Czesław Bielecki. Czesław Bielecki prowadzi od października głodówkę. Walczy o status więźnia politycznego. Jest oskarżony o przygotowania do próby obalenia siłą ustroju PRL. Podobny zarzut wytoczono w roku 1984 czterem byłym członkom KOR-u: Adamowi Michnikowi, Jackowi Kuroniowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu i Henrykowi Wójcowi. Na nieskończoność nastaw wzrok. Nad sobą sufit celi masz. Osiadł pod pędzlem w grudkach tynk. Archipelagi, wysp i gwiazd. Szukanie drogi stara gra. Odysem jest nie każdy z nas. Osiadł pod pędzlem w grudkach tynk. Archipelagi, wysp i gwiazd. Archipelagi, wysp i gwiazd. Archipelagi, gwiazd i wysp. Znów jakiś do przeżycia czas. Znów będzie strata albo zysk. Zagródek tynku, gwiazdozbiory. Zagwiezdne wysypiska. Za wszystko to, co od tej pory. Lub stracisz tu, lub zyskasz. Za brudek tynku, archipelag. Za nigdzie i za wszędzie. Za to, co było, co być mogło. I za to, co znów będzie. Na nieskończoność nastaw wzrok.
spokojnie w sufit celi. Patrz. Osiadł pod pędzlem w grudkach tynk. Archipelagi, wysp i gwiazd. Prowadząc głodówkę przez 11 miesięcy, no znalazłem się rzeczywiście gdzieś na granicy, bo schudłem z 90 kilo do jakichś 56 czy 4 i jakoś to przetrwałem i godziny, kiedy przez rurę tam wlewano mi jakąś breję, żeby mnie utrzymać w jakim takim stanie, bo nie wiedziałem, ile to ma trwać, a powiedziałem, że nie przerwę na pewno. Głodówkę zacząłem 13 października 1985 roku, w dniu wyborów, żądając dwóch rzeczy – widzenia się z dziećmi i książek zawodowych oraz przyznania więźniom sumienia statusu więźniów politycznych. Funkcjonariusze służby więziennej z poświęceniem zdejmowali mnie więc za ręce i nogi z łóżka, z oddaniem ciągnęli mnie na plecach po korytarzu, aby w pięciu przygnieść mnie do betonowej posadzki i założyć do przełyku sondę albo rzucić jak worek kości na taboret, uprzednio podnosząc zaskute z tyłu kajdankami ręce. Uszkodzono mi rozwieraczem staw szczęki tak, że nie mogłem już z własnej woli jej rozchylić. Nazajutrz, widząc to, dokonano siłowej poprawki. I gdy przy rentgenie czaszki uprzedzono mnie, że uszkodzą mi przecież prędzej czy później nerwy twarzowe, a dyrektor szpitala nie mniej życzliwie zasugerował, że i zęby mogą połamać, po niemal dwóch miesiącach biernego oporu pozwoliłem zakładać sobie sondę dobrowolnie. Tak to z punktu widzenia samego Czesława Bieleckiego wyglądały dobre stosunki z lekarzami więziennymi, które, zdaniem wicedyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych pułkownika Wrony, doprowadziły do tego, że Bielecki zaczął dobrowolnie przygotowywać sondę do przymusowego dokarmiania. Niecały miesiąc po konferencji prasowej dla dziennikarzy zachodnich Czesław Bielecki ponownie zaczął stosować bierny opór przy karmieniu przymusowym. Tu Radio Solidarność. Słuchają Państwo trzeciego programu Radia Solidarność. Prosimy nie regulować telewizorów. Zakłócenia, które mogą wystąpić, są efektem działania naszych nadajników. Biały obrus, opłatek, pierwsza gwiazdka, prezenty pod choinką i karp wystany w kolejce. Wigilia. Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia, śpiewamy kolędy. Nie wszyscy jednak usiądą w tym dniu przy rodzinnym stole. Wigilię w więzieniu obchodzić będzie tego roku w Polsce blisko 20 więźniów sumienia. Dom święty już nakryty, wigilijny stół. Z ustawionych wokół krzeseł matka ściera kurz. W naszym domu dla każdego dziś otwarte drzwi. Przyjdą wszyscy, bo dziś taki dzień, że muszą przyjść. Przyjdą wszyscy jak tradycji, każą karty. Stryj z fabryki, brat z podziemia, wujek z partii. Siostra przyjdzie tu z zakonu, ojciec z chudy. I niedługo też z kolejki żona wróci. Potem jeszcze przyjdzie tutaj kuzyn z żoną. Może dzisiaj cały sprzęt zostawi w domu. Zespół trzeciego programu Radia Solidarność przejmuje się z Państwem opłatkiem, życząc wszystkiego najlepszego, bez czerwonego. Prosimy o kilkakrotne zamruganie światłami, a tych z Państwa, którzy mają w domu choinki, o zamigotanie lampkami choinkowymi. Żegna Państwa Radio Solidarność. Czesław Bielecki, syn Franciszka. Areszt śledczy Warszawa-Mokotów. Ulica Rakowiecka 37. 3 lutego 1986 roku. List do ministra sprawiedliwości. Szanowny pan minister sprawiedliwości, Lech Domeracki. Wymiar niesprawiedliwości po obu stronach krat zmusił mnie do prowadzenia głodówki. Kontynuując ją, nie przerywam naszego dialogu, walcząc o uwolnienie więźniów sumienia w Polsce. Głosuję przeciw gwałceniu swobód obywatelskich.
Żądając gwarancji dla Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Solidarności i Podziemia, protestując przeciw delegalizowaniu wszystkiego, co najwartościowsze. Apelując o poszanowanie konstytucyjnych praw opozycji pozaparlamentarnej, służę usunięciu przyczyn wyjaławiającego podziału my-oni. Żądając przyznania statusu więźnia politycznego, chcę niepewność przywileju nielicznych zastąpić gwarancją praw elementarnych. Nie wiem oczywiście, z jakich artykułów kodeksu karnego będę odpowiadać za napisanie tego listu, ale myślę, że w dziedzinie etyki dwustronnej mogę zdać się całkowicie na pana ministra. Gustaw Herling Grudziński tak napisał. Tyle się w Polsce od 1986 roku zmieniło, że nie dostrzegamy już z dostateczną wyrazistością znaczenia batalii Bieleckiego. Zdobył on za kratami nie jedyną zresztą pozycję wolnego więźnia, co miało swój wpływ na dalszy bieg wypadków, chylącym się do upadku systemie. Mokotów, 25 kwietnia 1986 roku, list 64. Kochanie, wczoraj w czwartek, w 200 dzień mojej głodówki, dostałem dwa twoje listy, 50 i 51. Dzięki za stokrotki Słowackiego i wszystkie ciepłe słowa. Nie znamy oczywiście ani pełnej dokumentacji oskarżenia, ani ostatecznych zamiarów władz wobec Czesława Bieleckiego, który sam uważa, iż jest jednym z zakładników, których rządzący potrzebują, aby zapewnić sobie uległość społeczeństwa i finansowe ustępstwa Zachodu. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Informujemy, że najlepiej mogą nas Państwo usłyszeć, włączając teraz radioodbiorniki i słuchając nas na UKF-ie w paśmie fonii telewizyjnej. Na zakończenie audycji prosimy o kilkakrotne włączenie i wyłączenie światła. Tu Radio Solidarność. Odizolowanego na Rakowieckiej więźnia generał Kiszczak oskarżył w Sejmie o współpracę z obcymi mocodawcami i stwierdził, że z Polską łączy Bieleckiego jedynie wykształcenie, co było niedwuznaczną aluzją do jego pochodzenia. Świętej pamięci Maciej Zięba zwracał się do mnie tak, jak ja chciałem, żeby się do mnie zwracał. Czyli ja, odkąd z moją nieżyjącą żoną Marysią Twardowską zbudowaliśmy sobie kamienny dom na wsi, który przypomina niektórym zamek piastowski, nazywałem się Żydopiastem. I on zwracał się do mnie i dedykował mi najukochańszy Żydopiaście. Ja sam się tak nazwałem, więc dlaczego miał mnie obrazić? Zły początek tego nagrania. To jest naturalna identyfikacja. No, uważam się za polskiego Żyda z podkreśleniem i polskości, i żydostwa, więc nie mam problemu. Moi rodzice pochodzą z tradycyjnych żydowskich rodzin, ale sami byli już zupełnie zasymilowani. Moja mama pochodzi z kupieckiej warszawskiej rodziny. Dom mojego pradziada stał na dokładnie skrzyżowaniu ulic Lewartowskiego i Zamenhofa, więc skrzyżowaniu bardzo bliskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Także nawet kiedy było otwarcie muzeum, to można powiedzieć, rewidowano mnie na moim własnym gruncie, którego nigdy nie odzyskałem wbrew prawu, no ale takie są ślady w księdze hipotecznej warszawskiej. To są jedyne ślady mojej rodziny ze strony mamy, która się nazywa Dedomo Bursztyn, i jej trzej bracia i rodzice zginęli, wywiezieni z getta do Treblinki i zginęli w Treblince. Ale niczego kompletnie nie wiadomo, żadnych szczegółów, ponieważ moja mama uratowała się w ten sposób, że gdy obydwoje rodzice pierwszy okres wojny spędzili na terenie okupacji sowieckiej w Lwowie, to potem wyposażeni przez pana Chodorowskiego, dyrektora Banku Polskiego we Lwowie, w papiery jakichś zmarłych Polaków. Mama się nazywała Mazur, Józefa Mazur, a ojciec Franciszek Bielecki, pod tymi chrześcijańskimi nazwiskami, dysponując metrykami chrztu rzeczywistych osób, po prostu przeżyli wojnę na tak zwanych aryjskich papierach. Mama jako służąca Volksdeutschki, co było zgodnie z zasadą najciemniej pod latarnią. To była Polka, która miała męża etnicznego Niemca i była zawziętą antysemitką, tylko moja mama była
utleniona, przebrana zawsze jak porządna niemiecka służąca, biały fartuszek. Wychodziła zawsze w niedzielę na randkę z moim ojcem, ale to się nazywało, że idzie na mszę. No i w ten sposób przeżyła te lata. A ojciec mój był z wykształcenia matematykiem. Skończył właśnie we Lwowie tę matematykę. Studiował przedtem na Uniwersytecie Warszawskim i pochodził z dość ubogiej rodziny z Galicji, z miasteczka Kałuż, to jest koło Stanisławowa, takie miasto na terenie dzisiejszej Ukrainy, które było w 1/3 polskie, w 1/3 ukraińskie, a w 1/3 żydowskie. A moi dziadkowie i brat ojca starszy, Cwi, zginęli w Bełżcu. Ojciec pracował w przedsiębiorstwie budowlanym, gdzie odbył najbardziej spektakularny fragment swojej zawodowej kariery. Jako matematyk dobrze szybko liczył deski i gwoździe. To było przedsiębiorstwo polskie pod zarządem niemieckim. Ojciec mówi, że od tego czasu, jak widział Niemców ze znaczkami NSDAP, którzy brali bardzo sprawnie łapówki, bardzo sprawnie kantowali, to odkąd zwątpił w to, czy pojęcie solidności niemieckiej widział. Rodzice się nigdy nie pobrali, ja jestem dzieckiem nieślubnym. Ponieważ moi rodzice komunizowali przed wojną i po wojnie byli członkami partii i póki komunizm nie kopnął i w tyłek, tak jak kopnął większość ludzi, choćby byli zasymilowanymi Żydami i dobrymi, przykładnymi obywatelami w roku 67-68, a ja uważałem, że to jest ustrój niegodziwy. Czułem się zawsze związany od wieku kilkunastu lat z harcerstwem. W związku z tym był jakiś zasadniczy u mnie w rodzinie na tym tle konflikt. Ale pani chce w ogóle o 68. Przepraszam, muszę przerwać. Okay. Tak, Aniu. Witaj, no możemy chwilę rozmawiać. A, rozumiem. Dobra, no to słuchaj, zadzwonię wieczorem. Dobra. Na razie, pan. Kiedy mając 20 lat, na drugim roku Wydziału Architektury zostałem aresztowany, to nagle poczułem, że wreszcie jestem na jakiejś właściwym życiowej drodze. Byłem kompletnie poza tą grupą komandosów i tej całej marcowej grupy. Organizowali wiec na uniwersytecie, ci, którzy byli tą główną, nieważne, czy to był Józef Deutsch-Gewand, czy Irena Lasota, czy Michnik. Spodziewałem się rewizji, ponieważ pod moim domem moich dwóch kolegów szkolnych, Henia Wistrajcha i Marka Orlańskiego, złapano z ulotką, którą oni do mnie nieśli od Andrzeja Duracza. To była ulotka i to był tekst, który miał służyć skoordynowaniu działań Uniwersytetu i Politechniki. Ich złapano, jeden z nich miał ją w bucie, oni się bardzo szybko do wszystkiego przyznali, a następnego dnia u mnie wylądowała bezpieka. Ale ja w międzyczasie już w ciągu dnia wyniosłem moje plakaty polityczne. Ja, to była moja wielka pasja, plakat polityczny. W ogóle chciałem w pewnym momencie rzucić dlatego architekturę. Niestety z tych projektów, nawet tych, które były pokazywane w 1977 roku na Biennale Dysydentów w Wenecji, zostało bardzo niewiele, bo bezpieka je skonfiskowała na jakiejś wystawie w 1980 roku w czasach karnawału w Bydgoszczy i po prostu zniszczyła. No i ja te wszystkie plakaty wyniosłem do mojej koleżanki szkolnej, u niej schowałem i w ten sposób, kiedy przyszła do mnie bezpieka, to właściwie niczego nie znalazła. Choć zachowałem ten zabawny obraz ludzi, którzy siedzą w mieszkaniu w kapeluszu na głowie i jesionkach i przetrzepują książki, łapiąc je za dwie okładki i wytrząsając z nich, czy tam nie ma czegoś, jakiejś tajemnej notatki. Po 48 godzinach mnie wypuszczono, widocznie uznano, że może jeszcze coś się na mnie znajdzie. Zdążyłem wziąć udział w strajku okupacyjnym Politechniki i nawet z moimi dwoma kolegami, jednym ze studiów, Januszem Sosnowskim, dzisiaj słynnym scenografem i profesorem scenografii, który kończył ze mną architekturę razem, i Jankiem Jabłkowskim, moim kolegą z ławy szkolnej i dziedzicem domu braci Jabłkowskich, napisaliśmy we trójkę jedyną ulotkę, jako tym marcowe dokumenty opublikowane w Instytucie Literackim w Paryżu mówią, jedną ulotkę skierowaną do robotników.
no, była kolportowana tym chińskim powielaczem, czyli że ludzie siedzieli w audytoriach i ją przepisywali, jak ktoś ją dyktował, tylko dlatego, że był taki bałagan na tym strajku, że w pewnym momencie tam jakoś dawano jakieś przepustki, które dawały wstęp do tego komitetu strajkowego. No i w związku z tym, że ja już nie pamiętam, czy ktoś mnie, czy z widzenia, czy kolega kolegi, ja dostałem taką przepustkę i ja im po prostu powiedziałem, że tutaj ktoś, nie mówiłem, że to ja, czy moi koledzy, że tu ktoś taki zgłosił tekst i chyba warto go puścić. Na to wystąpienie polityczne czekała cała Polska. Władysław Gomułka podczas spotkania z aktywem partyjnym i społecznym Warszawy. W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? W każdym razie moja identyfikacja, skoro od niej zaczęliśmy, zaczęła się od tego, że skoro w więzieniu widziałem, jak nas selekcjonowano, to znaczy studenci, którzy byli czyści rasowo, mówiono, no wyście zbłądzili, oni was, to Żydzi, zwani syjonistami, oni was zmanipulowali, jak mi Ubek powiedział, Esbek, jak was wyślemy do kibiców, bo nie do końca się nauczył z broszur, że to są kibuce, a tam was nauczą Moresu. No a moi rodzice i moja siostra, jedyna, którą miałem, się zdecydowali na emigrację i ja zdecydowanie nie chciałem tego. Uważałem, że no, na pewno moją ojczyzną jest polszczyzna i jak mówi tablica na dworcu gdańskim, więcej tu zostawili niż ze sobą zabrali. Odprowadziłem rodziców, odwiozłem ich do granicy. To było dla mnie bardzo dramatyczne i wróciłem. Miałem tak zwany lokal zastępczy. Dostałem w zamian za kwaterunkowe, wtedy wielu ludzi miało kwaterunkowe mieszkania rodziców, dostałem kwaterunkową kawalerkę. Na ulicy Próżnej, tuż obok, można powiedzieć, styku dzielnicy chrześcijańskiej i getta, bo przecież dokładnie tam, gdzie jest synagoga Nożyków i Kościół Wszystkich Świętych, to na przecież ogrodzie Kościoła Wszystkich Świętych bawiły się dzieci z sierocińca Korczaka, o czym wiemy z dokumentów. I wiemy, że ksiądz prałat Godlewski, który wygłaszał przed wojną antyżydowskie kazania, kiedy przyszła okupacja, był nie tylko stał się wspomagającym Żydów, ale nawet za pomoc Żydom został uznany za sprawiedliwego. No więc właśnie w tym miejscu, na ulicy Próżnej, tam urodził się mój pierwszy syn Jakub. Ja skończyłem studia z przerwami, ponieważ pierw nie mogłem się w ogóle zobaczyć z moją rodziną. Odbywało się to tylko jakąś metodą taką półkonspiracyjną. Na przykład wykupywałem wycieczkę do Jugosławii albo do Rumunii i po prostu tam rodzice też przyjeżdżali. Pierwszy raz dostałem paszport po marcu w 1972 roku, po 4 latach. Pracowałem we Francji, tam poznałem mojego wielkiego przyjaciela, potem naszych lat życia, Jacka Konkolskiego, architekta, który wybrał wolność i od lat 60. był we Francji, pracował we Francji. Dobrze, bardzo dziękuję. No dobrze, to proszę pani, to już muszę kończyć, bo jestem w trakcie jakiejś rozmowy, jestem tu niegrzeczny wobec tej pani. A wie pani, że dzisiaj mi tu i po mordzie biją potem. Nie widziała pani? A, to mało pani widziała jeszcze w życiu. Do widzenia. Dla mnie to było, jak to zawsze podkreślam, miejsce, gdzie uczyłem się pewnego myślenia państwowego. Możliwość pisania do kultury paryskiej pod pseudonimem jako Maciej Poleski było jakimś nie tylko oddechem od rzeczywistości realsocu, ale było też kontaktem z ludźmi, którzy w zupełnie inny sposób widzieli świat. Gdyby nie Giedroyć, nie byłoby Nobla dla Miłosza i iluś wybitnych polskich pisarzy, Stępowski, Herbert, Konstanty Jeleński, Gustaw Herling-Grudziński, w ogóle nie byłoby drukowanych.
Giedroyć miał oczywiście ogromne doświadczenie jako młody człowiek, ponieważ redagował pierw pismo Bunt Młodych, a potem pismo Polityka, czyli ta polityka, która do dziś się ukazuje w Polsce, to jest, można powiedzieć, skradziony tytuł polityki Giedroycia przedwojennej. Zaczynał w taki sposób zawsze, no i co tam u was w tej Polsce? Czasem mówili w Nadwiślani, albo co tam u was w kraju? I po jakimś wysłuchaniu dłuższej wypowiedzi Giedroyć miał taki odruch, mówi, ma się rozumieć, książę, mówiliśmy o nim za plecami. Giedroyć bardzo nie lubił, kiedy mówiono tak o nim. Był naprawdę demokratą o arystokratycznych manierach, ale był człowiekiem bardzo prostolinijnym, ale czuło się w nim tę książęcą dystynkcję. Poznając Jerzego Giedroycia, Herlinga Grudzińskiego, Zofię Herz, Zygmunta Herca, miałem 30 lat. I myślę, że każde pokolenie przechodzi swoją lekcję. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Słuchają Państwo pierwszej audycji trzeciego programu Radia Solidarność. Oto garść informacji z przebiegu pielgrzymki Ojca Świętego. Jak podaje kierowana przez Zbigniewa Romaszewskiego Komisja Interwencji Praworządności, akcje represyjne SB przeciwdziałaczom opozycyjnym objęły w dniach pielgrzymki cały kraj. Najczęściej były to rewizje, zatrzymania, grzywny. Dalsze informacje. Gdańszczan najbardziej wzruszył na zaspie transparent, zrobiony, co było widać w ostatniej chwili, o takiej treści. Zabrano nam wszystko po drodze. Solidarność, Kielce. Autokar, którym Zbigniew Bujak jechał do Gdańska, zatrzymywany był na całej trasie wielokrotnie. W sumie przez ponad 4 godziny kolejne ekipy MO sprawdzały stan techniczny pojazdu. W Gdańsku na jednym z wysokich budynków umieszczony został najwyraźniej przez władzę napis „Nasz ustrój to socjalizm”. Pod spodem umieszczone zaś były najwyraźniej przez społeczeństwo dwa transparenty „Nie lękajcie się” oraz „Bóg da siłę swemu ludowi”. Przed wejściem na plac defilad milicja ze szczególną zawziętością polowała na kije do transparentów. Pewna staruszka odstąpiła w tym celu swą laskę. Solidarność bardzo jej dziękuję. Ja mam 5 wnuków, najmłodszy ma 2 lata, jeszcze nie zaczął mówić, acz już wiele rozumie i po prostu zastanawiam się, co dzieje się w jego głowie. Ja nie pamiętam, co działo się w mojej głowie w tamtych latach, ale za to dobrze wiem, co dzieje się dzisiaj w mojej głowie. Pewnie dlatego napisałem książkę Głowa, Instrukcja użytkowania, ale to w drugim wydaniu, bo w pierwszym wydaniu nazywało się Głowa i wtedy mój drugi syn Max, psycholog, powiedział: ojciec, widziałem to w księgarni w dziale anatomia, więc musisz jednak dodać jakiś podtytuł, i napisałem Głowa, Instrukcja użytkowania. Tak jestem skonstruowany, takie mam geny, tak mnie wychowano, że obchodzi mnie świat wokół, obchodzi mnie to, co będzie się działo z nami w przyszłości i uważam, że są rzeczy ważniejsze niż moje życie. Czyli te proste słowa z pieśni Gałczyńskiego, że człowiek chciałby swój ślad na drogach ocalić od zapomnienia, które tak ładnie śpiewał Grechuta, to jest nasz obowiązek. I właściwie już na przełomie roku 81 i 2 byłem przekonany, że chcę iść drogą, którą wyznaczył Mirosław Chojecki, tworząc niezależną oficynę wydawniczą. Byłem przekonany, że związek, który został kompletnie rozproszony i zdestabilizowany przez stan wojenny, że cała ta 10-milionowa społeczność, która opowiadała się za Solidarnością, w tym 2 miliony członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że oni muszą mieć coś, co ich będzie łączyć i na pewno tym czymś będzie wolne słowo. I to, co tak pięknie opisał w swojej piosence Jan Krzysztof Kelus, nie wiadomo, czy przychodzi, czy odchodzi, papierowa rewolucja naszych
powielacza godzin. Nie mówiąc o jakichś akcjach specjalnych, audycjach do więzienia na Mokotowie, jakiejś audycji, w której było użyte nagranie bujaka na cmentarzu wojskowym przy okazji rocznicy powstania. No krótko mówiąc, byliśmy firmą, która dzięki pierwszym 7 tysiącom dolarów, które dostaliśmy w ratach od Jerzego Giedroycia i sprzętowi, który eksportował Kaleta z Malmy i Mirek Chojecki z Paryża, myśmy uzyskali jako firma pewną płynność. Trzymaliśmy się zasady, którą ja określałem jako biznes patriotyczny. Ukazała się zresztą taka monografia wydawnictwa CDN, właśnie zatytułowana Biznes Patriotyczny. Bo żeby to było realne, to potrzebne są pieniądze i za pracę trzeba płacić, bo inaczej, jak to mawiał Piłsudski, każdy będzie chciał wolności za jeden grosz i jedną kroplę krwi, a to się tak nie da zrobić. Mówiłem, że ryzyko więzienia, pobicia, utraty zdrowia, to wchodzi w patriotyzm. Ale to wszystko, co zrobiliśmy, było jakimś zaczynem innej Polski. Była w pewnym momencie największą drukarnią, która wydawała najwięcej egzemplarzy tygodniowo tygodnika Mazowsze, Pisma Solidarności. Więc można powiedzieć, udało mi się doprowadzić do tego, że jednak zbudowałem jedną z największych podziemnych firm wydawniczych, że ta firma wydawała też pismo dla wojska Reduta, pismo dla milicji Godność. Była wydawcą biuletynu informacyjnego. No jednak byliśmy jakąś potęgą organizacyjną. To było jakieś ogromne środowisko ludzi, którzy się sprawdzili, przechodzili czasem przez areszty, czasem przez więzienie, wracali do szeregu. I myślę, że to, co zaczęło się od, można powiedzieć, naszego w jednej z pierwszych nocy po stanie wojennym spotkania z Jankiem Kelusem, to wydawnictwo CDN to było jakieś nasze wspólne osiągnięcie całego tego środowiska. To wszystko jest bardzo łatwe do opowiadania, kiedy jest quasi-literaturą i takim wykrzyknikiem patriotycznym, a jest znacznie trudniejsze, kiedy trzeba godzina po godzinie, dzień po dniu po prostu trwać i wytrwać. Realny moment musimy otworzyć. Jak dzisiaj jest bardzo niedobrze, źle się czuję, spotykam mnóstwo świństw, ktoś mi nie płaci pieniędzy za pracę, którą wykonałem. Spotykam się z jakąś bezinteresowną lub interesowną zawiścią czy podłością. To mam dwie autoterapie. Pierwsza to jest to, że myślę, że nikt mi nie zabierze tego, co w życiu przeżyłem dzięki takiemu życiu, a nie innemu. Dzięki temu, że żyłem w miarę, ale w zgodzie ze sobą i ze swoimi przekonaniami, że postępowałem i uczestniczyłem w czymś, co uważam za istny cud w polskiej historii, że to było coś wspaniałego, że ludzie łączyli się najlepszymi cechami, a w każdym razie niektórzy z nich z niektórymi najlepszymi cechami i dało to w sumie wynik pozytywny. I to jest jedno doświadczenie. A jest też autoterapia przez kontrast negatywny. Czytam wspomnienia ludzi, którzy przeszli drogę podobną do moich rodziców. Albo przeszli drogę, którą mnie była oszczędzona, bo nie zbuntowałem się przeciw komunie w latach stalinowskich, a w czasach, kiedy ten system był już trochę bezzębnym lewiatanem i nie był w stanie miażdżyć kości. I myślę, że miałem wielkie szczęście, że w zestawieniu z tymi bohaterami, często anonimowymi i często będącymi w jakiejś pułapce historii, bo historia żołnierzy wyklętych to nie jest historia optymistyczna. To jest historia ludzi w pułapce historii. Więc jak się patrzy na to, to ja myślę, że ja miałem dużo szczęścia. I dlatego, kiedy biskup Dąbrowski mnie zachęcał pod koniec już mojego pobytu w więzieniu, żebym przerwał głodówkę, to powiedziałem, że i tak robię to, by tak powiedzieć, w blasku dnia, a nie jak ksiądz Popiełuszko ciemną nocą na tamie we Włocławku, że nikt mnie już nie torturuje i że to jest wielkie szczęście, że można z otwartą przyłbicą sprzeciwiać się temu, z czym mieliśmy do czynienia. Więc miałem zawsze poczucie, że w zestawieniu z tymi wszystkimi ludźmi, z tymi umierającymi z pragnienia moimi
dziadkami, którzy na jakiejś bocznicy w drodze do Treblinki czy Bełżca umierają z pragnienia po to, żeby zostać zamienionymi w popiół. W zestawieniu z nimi ja mam po prostu ogromne szczęście. Wejdźmy głębiej w wodę, kochani. Dosyć tego brodzenia przy brzegu. Ochłodziliśmy już po kolana nasze nogi zmęczone o biegu. Wejdźmy w wodę po pas i po szyję. Płyńmy naprzód nad czarną głębinę. Tam odległość brzeg oczom zakryje i zaschniętą przełkniemy tam ślinę. Potem każdy się zwolna zanurzy, niech się fale nad głową przetoczą. W uszach brzmieć będzie cisza po burzy. Dno otwartym ukaże się oczom. Tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej, bez rybiego popłochu, pośpiechu. I zapomnieć, zapomnieć. Że musimy zaczerpnąć oddechu.